Witam ponownie, zagrajmy Fallout 3. Ostatnio skończyliśmy Zajmuję zadanie się dla Moiry, złomem. które polegało na dostaniu się na pole minowe i przeniesienie jej miny. A dzisiaj, zobaczmy co mamy. Możemy wykonać, znaczy no, nie wykonać, kontynuować główny quest, bądź kontynuować quest dla Moiry. Myślę, że w sumie to jest ciężki wybór, bo lubię questy poboczne w tej grze. I chyba że rzeczywiście zrobimy jakieś. Wiesz, że ludzki organizm może przeżyć bez żołądka i śledziony? O, co słychać? Tak, możemy też porozmawiać z Moirą o wyposażeniu naszego domu. Dobrze wiedzieć, że ten stary dom nareszcie znalazł właściciela. Mam do niego wiele rzeczy i wystrojów, które mogą cię zainteresować. Powiedz mi o tych wystrojach. Niektórzy nie lubią mieszkać w zwyczajnym, nudnym domu. Jeśli zakupisz u mnie wystrój wnętrza, wykorzystam wszystkie swoje umiejętności, żeby przemeblować dom zgodnie z twoimi życzeniami. Możesz wybrać wystrój krypty, bandycki, odkrywcy pustkowi, naukowy, maszyny miłości lub przedwojenny. Tak. Na razie nie będziemy brnąć w tematy dalej, ponieważ i tak nie mamy pieniędzy. Pewnie. Więc co to jest? Oczywiście, że mogę. Co konkretnie cię interesuje? A nie, to też nie. Tak, porozmawiamy o czymś Dobrze. Innym. I rozpocznijmy następny rozdział. Drugi rozdział może być trochę trudniejszy. Będzie zawierał informacje o tym, w jaki sposób radzić sobie z różnymi stworzeniami. Na przykład, jak odstraszać kretoszczury, czym są błotniaki, a kiedy przyjdzie co do czego, jak opatrzyć rany. Więc bierzmy się do pracy nad tym rozdziałem. Od czego zaczniemy? Kretoszczury, błotniaki, rany. Zajmijmy się na razie ranami. To jest łatwy quest, chociaż nie wiem, czy będę go od razu wykonywał. Cóż, nie mam nigdy okazji badać poważnie rannych osób. Zawsze krzyczą, żeby natychmiast ich opatrzyć, albo próbują się wykrwawić. Ale najwyraźniej potrafisz sporo wytrzymać, więc chyba nie znajdę lepszego przykładu ludzkiej anatomii i odporności na obrażenia niż ty. Następnym razem, gdy będziesz mieć poważne obrażenia, wróć do mnie, żebym mogła cię zbadać przed opatrzeniem. No bo na pewno przytrafi ci się coś takiego, prawda? Jasne. Pewnie w końcu odniosę jakieś rany, dobra. Rany? Bardzo pomagasz mi w badaniach. Naprawdę, co za poświęcenie. Ranić się tylko po to, żeby zademonstrować odporność na ból? Wow! Gdy się przygotujesz, wróć do mnie z poważnymi obrażeniami. Może złamaną kończyną, czy dwoma, a ja zrobię notatki i poskładam cię do kupy. Okej. Okay. Będę na ciebie czekała z mnóstwem bandaży. Nie martw się więc. Możesz iść, się potwornie pokaleczyć. Tylko uważaj na siebie. Okej. Okay. Muszę już iść. Uważaj na siebie. Pustkowia są wielkie, ale wiesz to lepiej ode mnie, co nie? Tak. Również jeszcze możemy tutaj... Jezu, strasznie mi mikrofon dzisiaj przeszkadza. Możemy... Widzicie? Wejść holotaśma. Jak ją weźmiemy? Dodano wpis. Androidy istnieją. No to zobaczmy, co to jest. Notatki. Dobiegły cię te plotki o androidach? No wiesz, sztucznych ludziach, których podobno robią na północy, we wspólnocie. Cóż, przyjaciel przyjaciela zna faceta, który spotkał jednego z nich. Nie, serio, to prawda. Ucieka przed swoimi właścicielami. Chodzą słuchy, że szuka lekarza, który przeprowadzi jakąś operację i jakiegoś programisty komputerowego. Uwierzysz w to? Daj mi znać, jeśli czegoś się dowiesz. Okej. Okay. To jest również quest, który możemy wykonać. Poboczny. Tu mamy schemat na minę kapsulową. Możemy robić przedmioty w tej grze. Więc tak, w sumie mamy już zadania od Moiry i możemy wyjść na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo dźwięków chuchania mojego do mikrofonu. Ale stwierdziłem, że ostatnio było mnie słabo słychać. Więc przybliżyłem trochę mikrofon. No nieważne. Co możemy zrobić? Możemy
Pogadać z tym Moriartym całym. Chyba to zrobimy. Zresztą tak naprawdę nie wiem, co będę robił. To jest męska ubikacja, to nas nie interesuje na razie. Salon. Okej, widzę Moriartego. Czy ktoś tutaj jeszcze jest, z kim nie rozmawialiśmy ostatnio? Z tobą nie rozmawialiśmy. Nie poznaję cię. Nowa twarz w mieście? Pewnie szukam czegoś do roboty. Mam nadzieję, że przez do roboty masz na myśli pracę. W przeciwnym wypadku pogadaj z nową. Okay. Szukam kogoś, kto dostarczy przesyłkę. Co ty na to? Pewnie, czemu nie? Świetnie. Chciałabym, aby ta przesyłka dotarła do mojej rodziny w osadzie Arefu. Nie słyszałam wieści od nich od tygodni i zaczynam się martwić. Okay. Jak tylko tam dotrzesz, pogadaj z Davisem Westem. Chętnie zapłaci ci za wycieczkę. Dobra, mamy nowe zadanie. Dowiedzmy się jeszcze o tym mieścinie. Jasne. Chętnie to zrobię, skoro ty wyświadczasz mi taką przysługę. Co? Gdzie jest Arefu? Arefu leży na północny zachód od Megatony na starej estakadzie nad Potomakiem. Jeśli pójdziesz wzdłuż tego, co zostało z rzeki, to jej nie przegapisz. Okej. Okay. Myślisz, że twoja rodzina jest zagrożona? Nie, w zasadzie nie. Może moje listy po prostu nie docierają. Docenię cokolwiek zrobisz, żeby to dostarczyć. Dobra. Kto jeszcze mieszka w Arefu? No cóż, pomyślmy. Jest tam Evan King. To szeryf tego miasteczka, czy jakoś tak. Jest moja rodzina. Rodzina Everów. I mieszkająca samotnie kobieta o nazwisku Karen Shenzi. Okej. Okay. Jest tam coś groźnego? Poza stworami z pustkowi, najazdami łowców niewolników i bandytów oraz od czasu do czasu minami, nie, jest zupełnie bezpiecznie. Okej. Okay. Gdyby to było proste, sama bym się wybrała. Dobra. Dobra. Dobra, muszę już iść. Hej, jeszcze raz dzięki, że to robisz. Wiele to dla mnie znaczy. Nie ma sprawy. Więc mamy kolejne zadanie, które możemy dzisiaj zrobić. Kolekcjonuję questy, jak widzicie. Tak. Możemy się spytać tego Colina wreszcie, o tego ojca naszego. Dobrze cię widzieć. Tu jesteś. Colin Moriarty do usług. Witam w salonie Moriartego. Moja knajpa, mój dom, mój maleńki skrawek nieba w tej zapadłej mieścinie. Jeśli masz kapsle, to mam czego ci trzeba. Usiądź, rozgość się. Twoje problemy należą do przeszłości. Szukam mojego ojca, facet w średnim wieku. Wiesz, gdzie on jest? Mój Boże, to ty? Ależ wyrosłeś. Uparty z ciebie skubaniec, co? Nic się nie zmieniłeś. Kopę lat, mały. Pewnie, że twój tatuś tu był. Raz, dwa wziął, co chciał i już go nie było. Ty pewnie zrobisz to samo, co? Co? Słuchaj, chcę się tylko... Wiesz, gdzie on jest? Chyba jesteś w porządku, więc będę mówił wprost. Twój tata tu był, a teraz go nie ma. I owszem, wiem, dokąd poszedł. Ale prosisz mnie o informację, a informacja to towar. Powiedzmy 100 kapsli, a wyśpiewam ci wszystko. Bardzo rozsądna cena. Okej, okay, na razie podziękujemy mu. Naprawdę? No to powodzenia, bo o ile wiem, to twój tata tylko mnie powiedział, dokąd idzie. To jak już zmienisz zdanie, wpadnij do mnie. Zwykle jestem w salonie. 100 kapsli. Gdyby to chodziło o ciebie, twój ojciec nawet by się nie zawahał. Co tak. Mogę dla ciebie zrobić? Chyba, o ile się nie mylę, bo ja oczywiście ostatnio jak grałem sam, to zapłaciłem mu 100 kapsli. Jest inna opcja, dowiedzenia się, gdzie jest ojciec nasz, a jest to zhakowanie tego terminalu. Spróbujmy to zrobić. Zamknę drzwi. Okej. O, ktoś już idzie do nas. Kurde. Wychodź stąd. Nic tutaj nie robię złego. Okej, w sumie jesteśmy ukryci. O nie, mam za mało punktów umiejętności. Spróbujmy się włamać tutaj. Kurczę, złamałem wytrych. Czy tam spinkę. Tak, straciliśmy karmę, ale mamy hasło. Nie wiem, czy nam to coś pomoże. Tak, pomogło. Witamy w terminalu. Dobra, podaję hasło, podajemy.
O, herbatka, herbatka. Obywatele, turyści, naciągacze, obywatele. Nie. Turyści. James, krypta 101. No i nagle James wrócił do Megatony, jako że mieszkał to wcześniej. Ja będę sobie popijał herbatkę i czytał, a wy możecie zająć się tym samym.